Państwu, witamy serdecznie na konferencji przed meczem 19. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Wraz z nami trener naszej drużyny, pan Adam Majewski. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Dziennikarze i kibice nadesłali kilka pytań, tak więc zacznijmy. Pan Marcel Kowalczuk z redakcji Podkarpacie Live. Panie trenerze, jakie są pana i drużyny odczucia po meczu z Lechem Poznań? Czy ten remis daje wam większą motywację na mecz z Radomiakiem? Pierwsza kolejka się odbyła, wszyscy na nią czekali. Nie wiem, czy jesteśmy zadowoleni do końca, czy nie. Patrząc na przebieg spotkania, myślę, że ten remis i punkt zdobyty jest dla nas rezultatem korzystnym. Dla kibiców myślę, że było to niezłe spotkanie, było kilka sytuacji, mecz był płynny, typowo piłkarski. Oczywiście Lech nadal jest mistrzem Polski, dlatego jak się okazuje, na przestrzeni całego sezonu już rozegraliśmy dwa spotkania i zdobyliśmy z mistrzem Polski 4 punkty. Uważam, że to bardzo dobry wyczyn, pewnie nikt się tego nie spodziewał, dlatego każdy punkt z dobrą drużyną na pewno dodaje dalszej motywacji do pracy i z takim nastawieniem jedziemy na mecz z Radomiakiem. Izabela Pomykała z redakcji Dzieje się na Podkarpaciu. Jak wygląda rekonwalescencja Mikołaja Lebedyńskiego i Macieja Wolskiego? Kiedy możemy oczekiwać ich powrotu? Mikołaj Lebedyński już w tym mikrocyklu uczestniczy normalnie w zajęciach z drużyną, także jest brany pod uwagę na spotkanie z Radomiakiem. Natomiast odnośnie Maćka też rehabilitacja przebiega bardzo dobrze i mam nadzieję, że już może na spotkanie z Rakowem, a jeżeli nie, to na kolejne z Krakowią będzie brany pod uwagę. Pan Robert Karczmarek z redakcji W Cieniu Jupiterów. Czy zwracał pan uwagę zawodnikom na ofensywny, a wręcz agresywny styl gry Radomiaka? Analizowaliśmy spotkanie Miedzi Legnica z Radomiakiem, Radą w pierwszej kolejce inauguracyjnej. Akurat w tym spotkaniu Radomiak myślę, że wybrał opcję właśnie bardziej defensywną, skupił się na obronie średniej i niskiej, przychodząc z gry do kontrataku. Ma oczywiście wielu zawodników nieobliczalnych ofensywnych, dlatego musimy być czujni. Zobaczymy, jak podejdą do spotkania z nami, będą grali u siebie na własnym stadionie, także to może być zupełnie inny mecz. Adrian Tomczyk, redakcja Polska Piłka. Jak scharakteryzuje pan zespół Radomiaka Radom? Jakie aspekty w grze przeciwnika będą stanowić zagrożenie dla państwa drużyny? Myślę, że zespół Radomiaka Radom, patrząc globalnie jako kadra, jest naszym zupełnym przeciwieństwem. W naszej kadrze jest tylko kilku obcokrajowców, natomiast zespół Radomiaka jest cały czas w przebudowie, tych obcokrajowców jest mnóstwo. Na pewno to nie ułatwia zadania trenerowi Lewandowskiemu. Jest to zespół, który jest bardzo solidny, który jest niebezpieczny na swoim boisku. Niestety murawa na stadionie w Radomiu nie należy najlepszy, dlatego mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzała w grze. Jest to zespół, który jest groźny w wszystkich elementach gry, właśnie w fazach przejściowych i grze z kontrataku. Michał Szewczyk, redakcja Radio Gol. Panie trenerze, czy obawia się pan, że ktoś z trójki Matras wlazł o kruk, otrzyma żółtą kartkę i nie wystąpi w meczu z Rakowem? Nie obawiam się, bo to jest wliczone w sport, w piłkę nożną. Oczywiście są to w tym momencie nasi podstawowi zawodnicy. Mam nadzieję, że będą walczyć na 100%, ale tej żółtej kartki nie otrzymają, bo wiemy, że po meczu z Radomiem gramy chyba z najgroźniejszym rywalem, z Rakowem Częstochowa, o siebie i chcielibyśmy wystąpić w tym meczu w optymalnym składzie. Natomiast oczywiście, jeżeli to się zdarzy, inni zawodnicy dostaną szansę, jesteśmy na to przygotowani. Jeszcze jedno pytanie od Marcela Kowalczuka. Czy jest szansa, że Aleks Walechow dostanie możliwość gry od początku meczu w Radomiu? Aleks jest z nami bardzo krótko, dopiero co go wdrażamy w nasz system gry, ale zarówno Aleks, tak samo jak wszyscy pozostali zawodnicy naszej kadry, mają możliwość zagrania w meczu z Radomiem w pierwszym składzie. Pytanie od Michała Domańskiego z redakcji 4 Miasta. Jak wygląda przebieg dnia meczowego w przypadku dość niedalekiego wyjazdu? No tak, Mielec akurat jest położony w takiej części Polski, że gdzie mamy bardzo dużo dalekich wyjazdów. Tutaj ten wyjazd jest dosyć bliższy, ale jest to po prostu standardowy plan, z tym, że po prostu podróż trwa kilka godzin, a nie około 10, dlatego mamy tutaj rozruch na własnym stadionie, potem jemy obiad i udajemy się bezpośrednio do Radomia. Pytanie nadesłali również kibice. Z czym była związana nieobecność Pawła Żyry w kadrze meczowej na mecz z Lechem Poznań? Paweł Żyra niestety podczas ostatniego sparingu na zgrupowaniu w Turcji doznał urazu, który się wydawał niegroźny, bo to kontuzja dłoni, także tutaj niestety badania wykazały, że ma
uszczerbek, że tak powiem, dłonią, musiał się poddać operacji, ale myślę, że w ciągu 2-3 tygodni będzie już mógł normalnie z nami uczestniczyć w treningach. Czy przewidywane są jeszcze jakieś ruchy transferowe? Na ten moment niekoniecznie. Tak jak wspominałem już wielokrotnie, nadal rozglądamy się jeszcze za jednym zawodnikiem ofensywnym do środka pola. Jeżeli takiego zawodnika znajdziemy, który będzie pasował do naszego sposobu gry i będzie realny do ściągnięcia, to wtedy podejmiemy taką decyzję. Dlatego okno transferowe trwa i nie zamykamy się na to, czy się uda, czy się nie uda. Panie trenerze, czy po powrocie Mikołaja Lebedyńskiego Stal będzie grała na dwóch napastników? Tak, istnieje taka możliwość. Jest Rauno Sapinan, jest Mateusz Maki i Mikołaj Lebedyński. Różni zawodnicy, dwóch szybkich zawodników i trzeci, który dysponuje dobrymi warunkami fizycznymi. Także w zależności od koncepcji, pomysłu na mecz i klasy rywala, istnieje taka możliwość, że będziemy grali na dwóch napastników. I ostatnie pytanie, pewnie w nawiązaniu do pana wywiadu w Kanal Plus. Panie trenerze, czy interesuje się pan tylko NBA, czy również polską koszykówką? No niestety, jestem Polakiem, ale w tym momencie od lat bardziej się interesuję koszykówką NBA. Oczywiście sporadycznie oglądam mecze Ligi Polskiej, ale żebym był jakimś znawcą czy konoserem, to niestety nie powiem, że tak jest. I tym pytaniem kończymy konferencję prasową. Dziękujemy państwu.